Siema skejty, zabieram was dzisiaj do Łodzi, żebyście razem ze mną poznali legendę polskiej deskorolki. Jest to Piotrek Dabow, pojedziemy razem na spoty, zobaczycie też Piotrka na skateparku, a na zakończenie Łódź Skate Club, czyli kryty skatepark Piotrka. Zapraszam. Siema, nazywam się Piotrek Dabow, jeżdżę na deskorolce 30 lat już chyba, mam 44 lata. Firma Pogo to jest moja firma deskorolkowa, mam też skate szkółkę, mamy dystrybucję, mamy gazetę Disaster Mag, wszystko, całe moje życie właściwie kręci się wokół deskorolki. O, siedzę na nie właśnie na nie, właśnie siedzę wokół tego, cały czas się kręci, jakoś nie może przestać. Rok 86, jakaś bodajże 80 któryś, gdzie stoję na desce od mojego kuzyna. On przyjechał z Holandii, stoję na tej desce, w ogóle oczywiście tam nie umiem się odpychać, to jest taki rollfront, jakaś slalomówka, tak zwana fiszka teraz. I jadę na tym i mówię, o kurde, jakie to fajne, takie ekscytujące. To pamiętam, to mi się śni cały czas, w kółko mi się śni. A potem przychodzi oczywiście klasyk, czyli Akademia Policyjna, taki film, Powrót do przyszłości i kolejny film, taki, gdzie jest kawałek, minuta, dwie deskorolki. I wtedy bez żadnego dostępu do informacji, bez żadnych totalnej wiedzy, wiemy, że deskorolka i wiemy, że to jest fajne, są rosyjskie deski slalomowe, i są nagle w sklepach zabawkowych w 89-90 pojawiają się takie deski, takie szerokie, duże, tak zwane Tajwany. I na tym zaczynamy jeździć, tylko że uwaga, przez rok co najmniej nie wiemy, jak się robi ollie. Nie wiemy, jak to. Oglądamy ten film na wideo, cofamy na tej 20 kopii pirackiej, cofamy ten film, nie wiemy, jak się robi ollie, ale co z tego, jeździmy, próbujemy i to jest początek lat 90., gdzie skate, słowo skate, deskorolka na ulicy, jesteś totalnym buntownikiem. Ludzie nie wiedzą, kim ty jesteś, w ogóle jakoś dziwnie jesteś ubrany i ludzie po prostu no, traktują cię jak kosmonautę. To jest bardzo ciekawe, jak się teraz czuję na desce. Czuję się oczywiście świetnie, tylko że z wiekiem, mimo tego, że prowadzę szkółkę, cały czas się rozciągam, jem zdrowe, wegańskie jedzenie, mam dużo siły, brzuszek też oczywiście, to no niestety moje biodra no nie pozwalają mi robić wysokiego ollie, a co idzie w konsekwencji jakichkolwiek trików, wyżej. Staram się oczywiście, ale jestem po prostu wtedy starym ziemniakiem, niestety. Masz się takie 5 minut. Masz takie 5 minut, musisz się rozgrzać, masz 5 minut, żeby zrobić trik, a potem znowu stajesz się potwornym ziemniakiem. Generalnie cały czas jesteś ziemniakiem, ale jest taki moment, że stajesz się lżejszym ziemniakiem i wtedy możesz się cofnąć o kilka lat do tyłu. Wtedy możesz zrobić trik, inaczej nie. Jo. Co to było? First try! Daj, to poczekaj, jeszcze ja! O, widzisz? Brawo, parambana!
ulotne chwile lądowania z najlepszych trików, ekscytacji podczas jazdy, wielkich przyjaźni, największych emocji praktycznie, jakie były w życiu, to jest gdzieś związane z deskorolką bądź blisko jazdy na desce. Nawet czasami jak nie chcę, to czasami wszystko i tak jest blisko deski. Czy moje życie rodzinne, czy moje życie prywatne, wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo blisko deskorolki. Moje życie rodzinne nie jest typowym życiem taty, gdyż mam troje dzieci, wspaniałych dzieci. Mam 4-letniego Antka, który będzie miał urodziny za chwilę. Mam Idę i mam Szymka, który ma 22 lata, też jeździ. No i staram się, teraz a propos, bardziej podszedłbym do tematu, jeżeli chodzi o przekazywanie dzieciom deskorolki. I mam taką zasadę, że nic na siłę. Jeżeli jakiekolwiek z moich dzieci będzie chciało jeździć, to super, bądź jeździ. Natomiast jeżeli nawet by było chciało być jeździć na hulajnodze, wybaczę. To jest bardzo cienka lina, moi drodzy, tak? Bo pomiędzy piwem a zapaleniem jointa ja nie jestem orędownikiem ani w jednej strony, ani drugiej, żeby to było jasne, bo to jest jakby spróbowanie świata i tak każdy chce spróbować świata, różnych rzeczy, tych dobrych, tych złych. Nie układam tego, co jest dobre, co jest złe, tylko że pamiętam bardzo wielu talentów deskorolkowych, ogromne talenty deskorolkowe. I te osoby do dzisiaj nawet jeżdżą na tych deskorolkach. Tylko że taka osoba przychodziła do, nie wiem, na skatepark czy na spot i jeździła. Jeździła super, wszyscy mówili wow, wow, wow. I co potem robiła? No co, zajarała sobie jointa, tak? Fajnie. I potem przychodziła na spot jeżdżenie, potem jaranie jointa było priorytetem, a jeżdżenie było w tle, tak? Gdzie tak naprawdę ta deskorolka dla tych niektórych talentów mogła ich po prostu wynieść na maksa do góry. Tak? No to jest akurat przykład palenia jointów, tak? Ale też jest alkohol, inne używki. No i to jest słabe, tak? Trzeba po prostu znaleźć równowagę. Moją równowagą, na moje szczęście i nieszczęście, była ogromna kontuzja barków na snowboardzie. I gdzie po prostu połamałem sobie barki na maksa gdzieś tam na jakiejś sesji zdjęciowej, bo wydawało mi się, że zrobię karierę snowboardową. Niestety skończyło się poskładanymi barkami i wtedy wszedłem w jogę. I joga akurat dla mnie, tak, każdy może znaleźć swoją drogę. Dla mnie joga była takim dosłownie kręgosłupem moralnym, która przez ćwiczenia fizyczne wyleczyły mnie z różnego rodzaju lęków, paranoi, schizów.
wiemy doskonale o tym, że deskorolka przyciąga silne charaktery i silne indywidualności, które ludzi, często młodych chłopaków, dziewczyny, które próbują, osoby, które próbują pójść po krawędzi. Czy to będzie deskorolka, czy to będą narkotyki, czy to będą jakieś inne ekstremalne rzeczy, to no po prostu deskorolka uczy pewnego rodzaju dyscypliny, ale z drugiej strony no niestety minusem jest, minus deskorolki jest taki, że jak patrzę na to z perspektywy czasu, mój największy przyjaciel Igor Tomaszewicz jest, no niestety ma, mieszka z mamą od 20 lat tak naprawdę w lesie i to jest bardzo smutne na ten ogromny talent, który był, jest, żyje na deskorolce. No i oczywiście są osoby, które nie ma już ich z nami, tak tacy jak Igor Kowalewski, którzy bardzo wrażliwe istoty, osoby, które bardzo też zrobiły dużo dla innych ludzi, nie tylko przez deskorolkę. No i oni po prostu z racji tego, że być może byli zbyt wrażliwi, a też byli wśród deskorolkarzy, no oni po prostu już teraz nie żyją, tak. Niektórzy się nas boją, niektórzy się z nas śmieją, niektórzy, no to praktycznie tak naprawdę z policją się nie wyganiamy, ale tak naprawdę to podstawą jest to. Wszystko. To, co jest wyjątkowe, powiedziałbym, u mnie w szkółce, to to, że jesteśmy pewnego rodzaju rodziną. Jesteśmy crew, jesteśmy trochę jak gang motocyklowy. Jesteśmy, z jednej strony jest terror, ćwiczymy, tak, są kaski, są ochraniacze, są ćwiczenia, są hardkorowe ćwiczenia, gdzie nie wszyscy starsi skejci by sobie poradzili nawet z tymi ćwiczeniami, które robimy tutaj. A po co? Żeby wykształcić, nie roboty, nie sportowców, żeby wykształcić skejtów, którzy mają podstawę fizyczną i motoryczną i też trikową, żeby sami już potem rozwijać się, zakwitać. Na zakończenie chciałem dodać klasyk, hasło, które zawsze wrzucam dla młodych, starych skejtów, dla każdej osoby związanej z deskorolką. Nigdy nie przestawaj jeździć. Tak jest. Takie hasło. Yo. Dziękuję. Dzięki.